Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. W tym roku została już podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej remontu. Planujemy zgodnie z zapisami umowy, że zostanie opracowana ta dokumentacja w trzecim kwartale bieżącego roku i remont planowany jest po tym, jak będziemy mieli dokumentację i zostanie zakończone postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót. Jak rozumiem, te prace są zaplanowane już na rok 2020. Najprawdopodobniej prace będą rozpoczną się w 2020 roku, tak jak powiedziałam. Będzie opracowana dokumentacja techniczna, ogłosimy przetarg na wykonanie tego, no i w zależności od tego, jak ten przetarg będzie przebiegać, będziemy wtedy przygotowywać się do podpisania umowy, no i rozpoczęcia robót. Czy te ograniczenia, które w tym momencie są, no jeszcze w jakiś sposób się powiększą? No, była mowa w ubiegłym roku, że ta estakada jest no, w bardzo złym stanie. Czy one nie zagrażają po prostu kierowcom? Nie, absolutnie. My na bieżąco monitorujemy stan drogi, stan obiektu. To, że mamy zawężone pasy ruchu i ograniczoną prędkość, pozwala na bezpieczną eksploatację obiektów aż do rozpoczęcia remontu. Czy ten remont, który się rozpocznie, jak rozumiem, będzie wiązał się z jakimiś jeszcze utrudnieniami, tak? Wyłączenia pasów ruchu? Wszystko będzie zależało od tego, to będzie przedstawiona dokumentacja, jaki będzie sposób prowadzenia robót, który też tam będzie określony. Wtedy też będziemy w stanie precyzyjniej podawać informacje o tym, jakie ewentualne utrudnienia dla kierowców jeszcze będą związane z samymi robotami. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy oraz technologię określi właśnie ten, że projekt, dokumentacja techniczna. Zakładamy, że będzie on opracowany w trzecim kwartale tego roku. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.